przejęcia zarządu powiatu olsztyńskiego, a takim elementem istotnym naszego spotkania, w zasadzie podstawowym, to decyzja zarządu powiatu i również przy współpracy z dyrektorem zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie i panem komendantem Państwowej Straży Pożarnej doszliśmy do wniosku, że szczególnie rok ubiegły był takim rokiem trudnym. Wiele zdarzeń występuje na terenie powiatu olsztyńskiego związanych z zatruciem tlenkiem węgla. Żeby przeciwdziałać tym zatruciom, ale żeby również przede wszystkim wyposażyć druhów strażaków w taki sprzęt, który pozwoli te zagrożenia identyfikować, postanowiliśmy zakupić detektory, właśnie na podstawie których będzie można zidentyfikować, czy w danych pomieszczeniach mamy do czynienia z tlenkiem węgla, czy też nie. Mam nadzieję, że to zarówno poprawi bezpieczeństwo służby druhów ochotników, którzy wyjeżdżają i ratują życie i mienie naszych mieszkańców powiatu olsztyńskiego, ale mam nadzieję, że również dla Państwa tutaj za pośrednictwem druhów również przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa poszczególnych mieszkańców. Nie mówię tutaj o wyjazdach, tak? Ale mam taką nadzieję, że zgłosi się do druga prezesa, druga komendanta mieszkaniec danej miejscowości, danej gminy zaniepokojony, czy jego instalacja gazowa, tak, jest sprawna, czy może jednak wytwarza ten zabójczy gaz. I wtedy te detektory mogą służyć takiego, więc nie wyjeżdżamy bojowo, tak, do takiego przypadku, tylko ewentualnie, jeżeli zajdzie taki przypadek, a tutaj druhowie będziecie, to jeden z druh, który będzie przeszkolony, tak, i będzie wiedział, jak obsłużył, pojedzie i ewentualnie to sprawdzi, bo tutaj rozmawialiśmy z panem komendantem Andrzejem Górzyńskim na temat właśnie sposobu wykorzystania tych detektorów. To tak trochę, może niekoniecznie tak, wyjazdy bojowe do sprawdzenia, czy ulatnia się tlenek węgla, ale może tutaj pan komendant tak dodatkowo jeszcze parę słów powie na ten temat. Proszę. Dziękuję starostą. Bardzo cieszę się z tego, iż zarząd podjął taką decyzję. Zmieścimy się, to może usiądziemy jednak, tak? Bo tak. A, bo Państwo też to. Dobrze też. Iż zarząd podjął taką decyzję zakupu tych detektorów jednogazowych, tego najbardziej niebezpiecznego gazu, z którym mamy do czynienia, zarówno w działaniach już w tych przypadkach, kiedy dochodzi do pożarów niejednokrotnie ukrytych pożarów. Sadzy, tak, bo w tym momencie musimy również sprawdzić pomieszczenia mieszkań, czy przewód dymowy nie uległ uszkodzeniu i nie wydobywa się zabójczy tlenek węgla, tak zwany czar. I tak jak pan starosta powiedział, chcielibyśmy, żebyście również wspierali mieszkańców, społeczeństwo, osoby, które się do Was zwrócą z prośbą o sprawdzenie w sytuacji niepokojącej mieszkańca. Nie zawsze to musi być odnotowane jako zdarzenie, jako tak zwane miejscowe zagrożenie, ale tak zwyczajnie po ludzku pójść z tym urządzeniem i sprawdzić w tym mieszkaniu, w tych domach, czy wszystko jest w porządku. Czy nie ma zagrożenia ulatniania się tlenkiem węgla, chociażby z urządzeń grzewczych, czy też przewodów dymowych. Także, bo dosyć dużo mówimy o profilaktyce, tak, tak drukujemy różnego rodzaju ulotki, ale pomimo tego, takiej wzmożonej akcji profilaktycznej, no niestety odnotowujemy z roku na rok coraz więcej zdarzeń właśnie z udziałem tlenku węgla, tego słowetnego czadu, cichego zabójcy. Żeby przeciwdziałać tak transparentnie, niektóre ochotnicze straże pożarne są wyposażone w tego typu już detektory, natomiast w dzisiejszym dniu chciałbym przekazać 10 sztuk tych detektorów, które
również są na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej. Zdecydowaliśmy się specjalnie na bardzo profesjonalne detektory z uwagi na to, że pan komendant tak kupuje w przyszłym roku urządzenie do kalibracji tychże detektorów. A więc będzie to bezkosztowo dla nas. Bezkosztowo, tak? Tak, oczywiście. Bezkosztowo dla strażaków ochotników, ale to oczywiście urządzenie do kalibracji jest związane z określonym typem. Nie będziemy tutaj mówić o tych detektorach, jak one, żeby tutaj nie robić kryptoreklamy, etc. tej firmy, ale to jest dobra firma, dobry, wysokiej jakości sprzęt. Będzie panom i ochotniczym strażom pożarnym w dniu dzisiejszym przekazane w użyczenie. Tak? W użyczenie. I nadal będzie to stanowiło na imieniu tutaj dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, bo niestety nasze tutaj przepisy wewnętrzne tak wskazują, ale to panowie komendanci, panowie prezesi będziecie decydować o sposobie ich wykorzystania i życzę tylko, żeby jak rzeczywiście było jak najmniej potrzeb związanych z użyciem tego sprzętu, i myślę, że przejdziemy do już przekazania tych detektorów. Rozumiem, umowy są podpisane, tak, panie dyrektorze? Wszystko jest załatwione. Wszystko jest załatwione. To mogę sobie może przekazać. Praslity, tak? Eugeniusz. Redynki. Mamy do czynienia z tymi działaniami, z pożarami, z pomiarami właśnie tlenku węgla, z niszczalnościami urządzeń grzewczych, czy też przewodów dymowych. Od kilku do kilkunastu przypadków w ciągu jednego tygodnia. Więc jest to poważne zagrożenie
I stąd taka decyzja. Panowie, dbajcie o ten sprzęt. Panie też. Wyjeżdżając, co prawda nie mamy tutaj dzisiaj trochę straty z ale w waszych jednostkach kobiety również biorą czynny udział w działaniach. Dbajcie o ten sprzęt. Będziemy was zapraszać do przeprowadzenia przeglądu okresowego, tak jak tutaj zostało wspomniane. I mam nadzieję, że ten sprzęt będzie w terminie, w czasie, wtedy, kiedy będziemy w osi dowieziony. W naszym powiecie, szczególnie tego zdradliwego tlenku węgla, który przecież tyle osób zabiera co roku i z naszego powiatu, i w całej Polsce. Także niech ten sprzęt służy mieszkańcom naszego powiatu. A jest to kwota znacząca, bo chciałbym dodać, że te środki, które każdego roku otrzymują jednostki nie tylko włączone do krajowego systemu, ale ten podział finansowy obejmuje wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej, i te w systemie, i te poza systemem. Ta kwota jest porównywalna do tych środków, które otrzymujemy z budżetu państwa, przeznaczone środki, które są przeznaczone na krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Jest to bardzo dobry zastrzyk finansowy, skutkujący w ostatnim okresie w sprzęcie, który na co dzień jest nam potrzebny.